Jacek Sobol, witam Państwa. Jest środa, 26 maja, minęła 20, no już 29, 20:29, jesteśmy na żywo. ...507-964-253-507-964-253. Bardzo serdecznie witam Państwa w tym trudnym dniu. To jest trudny dzień, dlatego że to jest takie święto wykluczające. Ja dzięki temu, że młodsze dziecko jeszcze się załapało w przedszkolu na tę współczesność, to ja dzięki temu, że to młodsze dziecko się załapało na tę współczesność, na własnej skórze przyrobiłem 26 maja, czyli święto mamy, jako nie święto mamy, tylko jako dzień rodziny. Uroczyście obchodzony dzień rodziny. Tak było, tak. Dzisiaj, proszę Państwa, z okazji święta wszystkich mam, lewicowe aktywistki zorganizowały przed Sejmem konferencję prasową. To zorganizował dokładnie komitet Legalna Aborcja Bez Kompromisów. Wzięły tam udział przedstawicielki kilku środowisk skrajnej lewicy, nie tylko panie reprezentujące ten komitet. Wśród tych działaczek przemawiających była m.in. Marta Lempart, Wanda Nowicka, ale show skradła jedna z takich miłych pań, która przyznała, że ta data konferencji, że to jest zorganizowane właśnie dzisiaj, 26 maja, to nie jest przypadek, że to wypada właśnie w Dzień Matki. No, przekonywała, że wraz z innymi działaczkami wspiera kobiety, które dokonały aborcji. Mówiła o łzach wzruszenia po negatywnym wyniku testu ciążowego. Jesteśmy z tymi osobami, które robią test ciążowy po aborcji, który w końcu pokazuje jedną kreskę i razem z nimi płaczemy ze wzruszenia i mówimy: gratulujemy, że nie jesteś w ciąży. To się dzieje naprawdę, proszę Państwa. Jak ta pani przemawiała, uwaga telekino, bardzo proszę. Jesteśmy z tymi osobami, które robią test ciążowy po aborcji, który w końcu pokazuje jedną kreskę i razem z nimi płaczemy ze wzruszenia i mówimy: gratulujemy, nie jesteś w ciąży. Tego się nie da komentować i moim zdaniem nawet nie warto. Ale spokojnie, ja też mam dla Państwa przygotowaną, no, zupełnie wyjątkową filmową perełkę, dlatego że znany i lubiany duet komików Szczerba-Joński nagrał film. No i jak się okazuje, nie jeden. Tam najpierw były takie przecieki z tego planu zdjęciowego, że oni robią drewno, nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Okazało się, że to był taki wstęp. To była taka reklamowa wrzutka, żeby, no właśnie, żeby można było Państwu zaprezentować dzieło filmowe i to od razu w dwóch częściach, w dwóch odcinkach. Porąbani 1 i Porąbani 2. Uwaga telekino, bardzo uprzejmie proszę, najpierw krótka projekcja, także w tym wypadku nawet nie warto szukać popcornu, to nie są długie filmy, krótki metraż. Najpierw projekcja Porąbanych 1. Go! Teraz uwaga, dlatego że Porąbani 2 tym się różnią od Porąbanych 1, że większą rolę odgrywa ścieżka dźwiękowa. W tym przypadku ważna jest muzyka. Porąbani 2, duet Joński i Szczerba w akcji. Hit na lata, to się może nawet przebić za granicą, dlatego że nikt tak ludzi nie rozbawi jak duet tych pajaców Szczerba i Joński. Proszę Państwa, żeby się niektórym nie wydawało, że my jesteśmy tacy bardzo hej do przodu,
że jesteśmy bardzo nowocześni. Nie, nic z tego. Ja teraz zaprezentuję informację, która nadeszła z Walii. Bardzo uprzejmie poproszę Telekino, żeby się przygotowało do zaprezentowania Państwu zdjęcia pewnego jegomościa, dżentelmena, dlatego że no to jest istotne, żeby jednak Państwo obejrzeli tę Fizis. Ona jest tego warta. U nas w tej sprawie był w ratuszu przez pewien czas, no bo już go nie ma, Paweł Rabiej. Ale świat idzie do przodu i teraz ja Państwu przytoczę te informacje, a Telekina poproszę o wyświetlenie tego zdjęcia owego tajemniczego dżentelmena. Tak, to właśnie on. Rada Walijskiego Miasta Bangor przekazała, że nowym burmistrzem, uwaga, zostali Owen J. Harkham. Nowy włodarz to 23-letni mężczyzna określający siebie jako osobę niebinarną, genderqueerową i apołciową. Harkham przez 5 lat był radnym miasta Bangor. W ostatnim roku był natomiast zastępcą burmistrza. Na burmistrza został wybrany w ubiegłym roku, ale z powodu pandemii koronawirusa dopiero teraz doszło do zaprzysiężenia. Miasto czeka teraz prawdziwe szaleństwo. 23-letni burmistrz na oficjalnej stronie został przedstawiony jako oni. Dlatego ja mówię, że burmistrzem zostali oni. W ten sposób samorząd realizuje postulat ideologii gender, według którego należy używać neutralnego płciowo zaimka they wobec osób, które nie utożsamiają się z żadną z płci biologicznych. Spowodowane jest to tym, że nowy włodarz twierdzi, że jest osobą bezpłciową. Kiedy 2 lata temu dokonałem coming outu, tak bardzo się martwiłem, że moja społeczność będzie mnie wykluczać albo gorzej. Dziś moja społeczność wybrała mnie na burmistrza naszego wspaniałego miasta. Najmłodszy w historii burmistrz Walii. Pierwszy w historii otwarcie niebinarny burmistrz miasta na świecie. Tak napisał Owen J. Harkham na Twitterze. Fantastyczna osobowość. Widać to po tym, co bije z twarzy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Telekino, byliście bardzo dzielni, że wytrzymaliście tak długo z tą fotą. My naród. Chyba trzeba będzie zmienić na oni naród w związku z tym. Tak, proszę Państwa, ten świat pędzi do przodu, zatrzymać się nie chcę. Na przykład Róża Maria Barbara Grafini von Thun und Hohenstein-Welt Panzerfaust, jak się okazało, też nie może spokojnie cierpieć tego, że Komisja Europejska tak wolno mieli. A tu za chwilę Państwu powiem, o co chodzi. Pan Lech z Milanówka. Powiem się, panie, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór, pozdrawiam. Dziękuję, udało się dodzwonić. Panie redaktorze, ja tak myślę, po co my pokazujemy tych ludzi, ten strajk tam, znaczy tych pani i tego pana, no po co, żeby robić im reklamę? No więc to jest takie chore wszystko, a jest tyle innych ważnych rzeczy, które można by pokazać w tym czasie. Ja chciałem się odnieść tutaj, chyba wczoraj czy przedwczoraj, taki nauczyciel zadzwonił w sprawie szczepionek i mówił, nie, że nie, on to sugeruje, żeby jednak nauczanie odbyło się w tym reżimie hybrydowym. Ja miałbym taką prośbę do nauczycieli, żeby się zajęli edukacją i tym, co jest w programach, a nie epidemią, bo od tego są specjaliści, którzy no przecież współpracują z rządem i oni wiedzą, co robić. No, hybrydowe nauczanie, bo co, bo nauczyciel się przemęczy, jak będzie dbał o to, żeby jednak tą młodzież jakoś w szkole tam opanować, żeby nie było takich kontaktów. Więc to takie jest to śmieszne. Następny temat, który mnie interesuje, jest ta sprawa z Białorusią. My tak w czambuł potępiamy to wszystko, a co my właściwie żądamy od tej Białorusi? Oczywiście teraz była no, sprawa taka porwania tego samolotu, ale zobaczmy, jak się zachowują nasi sojusznicy, prawda? Po raz kolejny Stany Zjednoczone po prostu pokazują, że mają, no przepraszam za wyrażenie, gdzieś Polskę, a my tam kupujemy, prawda, te uzbrojenia, te samoloty F-35, po co, które za 10 lat dostaniemy.
Powinniśmy powiedzieć, to dziękujemy w takim razie, poszukamy gdzie indziej. To tylko w ten sposób można z tymi ludźmi rozmawiać, a nie podkulić ogon i po prostu pozwolić na to, żeby były takie sytuacje. Że rurociąg Nord Stream 2 będzie dokończony, to jest oczywiste. No to brakuje tam 100 kilometrów i nikt rozsądny tego nie zatrzyma. Natomiast Polska nie powinna może tyle blokować budowy, bo to już za późno, ale żądać od Unii, od Niemiec, żeby cena tego gazu, FOBO, ten punkt dostępu, gdzie on będzie dostarczony, była taka sama dla wszystkich. O, żeby się nie pojawił jakiś kolejny pan Pawlak, który podpisze umowę na taką cenę, że my się nie pozbieramy. No i to na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Lechu. Pokazujemy to po to, bo to jest bardzo groźne. Zapytał mnie pan, po co my to pokazujemy. Pokazujemy to po to, bo to jest bardzo groźne. Jakbyśmy tego nie pokazywali, to mógłby się pan za kilka lat obudzić z ręką w nocniku i miałby pan pretensje, że dlaczego my o tym nic nie mówiliśmy. Dlaczego nikt nie mówił o tym, co się dzieje w tej sprawie i nagle to na pana spadło, a pan jest tym zaskoczony. No więc, żeby pan nie był tym zaskoczony, to pokazujemy. Jeżeli chodzi o tę szkołę, ja się zgadzam z tym panem z Wielkopolski, który dzwonił i mówił o tym, że to nie jest do końca dobry pomysł, żeby te dzieciaki wracały. Mówimy o tym powrocie teraz, tak, do wakacji, do szkoły. Też mi się tak wydaje, że to jest trochę na siłę robione. Znam te wszystkie argumenty za i przeciw i bardziej do mnie przemawiają te głosy, że rozsądniej będzie, bo my jeszcze się tego wirusa nie pozbyliśmy, że rozsądniej będzie do wakacji zostawić to tak, że te młodsze roczniki jak najbardziej, klasy 1-3, a te starsze to już po wakacjach, tak, od nowego roku. Biden, mówił pan o Nord Stream 2. No to jest zbyt poważny temat, żeby tutaj to omawiać przy pomocy jednego zdania. To bardzo niedobre, co się stało. Myślę tutaj o tym, w jaki sposób ta nowa administracja amerykańska zachowuje się względem Europy, bo to nie jest tak, że to moja opinia, ale tych, którzy się naprawdę na tym znają, wskazuje na to, że to Niemcy będą punktem odniesienia dla tej nowej administracji amerykańskiej w Europie i to niemieckie interesy będą się przede wszystkim liczyły. Dla nas to bardzo źle. To jest dosyć idealistyczne myślenie, tak powiem delikatnie, żeby nie mówić, że naiwne, to co pan powiedział, żeby Komisja Europejska wymusiła na Niemcach cenę tego gazu. Jak pan sobie to wyobraża? W jaki sposób to miało być przeprowadzone? Komisja Europejska niczego nigdy nie wymusiła na Niemcach. I cenę gazu wymusi? No dobrze. Proszę państwa, mówiłem o tym, że Róża Maria Barbara Grafini von Thun und Hohenstein Weltpanzerfaust denerwuje się na Komisję Europejską i ponagla Komisję Europejską, żeby zastosowała wobec Polski ten mechanizm warunkowości. Róża Maria Grafini von Thun und Hohenstein Weltpanzerfaust, jak się okazało, szykuje pozew za bezczynność w tej sprawie. Nie możemy być biernymi świadkami coraz głębszego kryzysu praworządności w Unii Europejskiej. Komisja Europejska dysponuje mechanizmem warunkowości. Pieniądze tam, gdzie przestrzegane jest prawo, ale go nie stosuje. Rozważamy pozew za bezczynność. Tak napisała na Twitterze Róża Maria Grafini von Thun und Hohenstein Weltpanzerfaust, publikując takie oświadczenie, z którego wynika, że to nie będzie jej ostatnie słowo w sprawie dalszego dyscyplinowania Polski. Ja mam w związku z tym tylko dwa pytania do pani Róży Marii Barbary Grafini von Thun und Hohenstein Weltpanzerfaust. Czyje interesy ona reprezentuje jako eurodeputowana i z jakiej listy ona wystartuje w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego? No, teoretycznie to powinna być lista CDU-CSU. No, tak wskazuje na to chociażby ta aktywność Róży Marii Barbary Grafini von Thun und Hohenstein Weltpanzerfaust, z tym, że ta lista może się u nas jakoś tam inaczej nazywać. Nie wiem, czy to będzie Hołownia, czy to będzie jakaś koalicja pseudoobywatelska. To jeszcze się okaże, to jeszcze zobaczymy. Ale polskie interesy to z całą pewnością nie są. Na koniec pierwszej części
Mam dla Państwa propozycję. No nie wiem, czy wszyscy skorzystają, ale lemingi chyba tak, no bo nie mają wyjścia. Marta Lempart w takim wywiadzie dla wysokich obcasów przyznała, że się czuje zmęczona swoim aktywizmem tak bardzo, że nie jest już nawet w stanie odbierać telefonów. Jak dodała, musi się teraz w związku z tym poddać specjalnej terapii. No i wyjawiła też, że ją drażni nieżyczliwość, celowa agresja ubrana w etos wspólnej walki, z którą ona się spotyka w mediach społecznościowych. Straciłam wszystko, finansowo i zawodowo, dotychczasową pracę i firmę, teoretycznie na własne życzenie. Jestem w fatalnej sytuacji finansowej, mieszkam grzecznościowo u kogoś, kto jest poza Polską i oczywiście jestem wdzięczna, bo to też pokazuje, ile mam szczęścia. Zarabiam teraz 20% tego, co 5 lat temu. No, wspomina o tym, że ubiera ją mama, mama jej kupuje ubrania, no bo tak to wychodziła, jak ją Pan Bóg stworzył i tak dalej. W sprawie kondycji finansowej Marty Lempart głos zabrała była rzeczniczka prasowa Lewicy Anna Maria Żukowska. I teraz Anna Maria Żukowska ma dla nas wszystkich, uwaga, mili Państwo, następującą propozycję. Powinniśmy jako społeczeństwo, tak pisze Anna Maria Żukowska, powinniśmy jako społeczeństwo wreszcie przyjąć jako coś naturalnego, że aktywizm to zajęcie na pełen etat i powinno być opłacane. Kijowski chciał podtrzymywać fikcję, że aktywista może normalnie zarabiać gdzie indziej pieniądze i bardzo źle to wyszło. Marta Lempart powinna mieć pensję. Jaka to powinna być pensja? Może ja z tym pytaniem Państwa zostawię, jeżeli chodzi o tę pierwszą część. No taka, żeby Marta Lempart nie musiała udzielać takich wywiadów jak ten do wysokich obcasów, że się musi poddać specjalnej terapii, że na nic jej nie stać i tak dalej. Jaka to powinna być pensja Państwa zdaniem? Lemingi już to przerabiały, bo przypominam, że ten Margot zbierał na wegańską pizzkę. Potem pani Zagórska zbierała na komputer. Ona ma 30 lat, stosunek do pracy, mówię teraz o tej Zagórskiej, taki jaki ma taka osoba 30-letnia z tym, co tam akurat u pani Zagórskiej w głowie wykwitło. No a teraz się okazuje, że to wszystko to był wstęp do tego, żeby cały naród fundował Marcie Lempart jakąś pensję. Pomyślcie o tym, kochani, w czasie tej krótkiej przerwy, na którą was teraz serdecznie zapraszam. Widzimy się za chwilę.